Posłowie z Zagłębia Dąbrowskiego założyli własną grupę parlamentarną. Inicjatorem pomysłu jest prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który chce, by parlamentarzyści z naszego regionu mówili jednym głosem. To jest grupą osób, parlamentarzystów i samorządowców, którzy razem, rękę w rękę powinni przygotowywać projekty, wspomagać się w przygotowaniu tych projektów i szukać finansowania do ich realizacji. Projektu, które niezależnie czy się jest samorządowcem, czy parlamentarzystą, powinno się realizować, bo oczekują od tego nasi mieszkańcy, oczekują rozwoju naszych miast i pokazują te najważniejsze potrzeby, które wspólnie mogą być zrealizowane, bo tak jak mówię, tutaj tylko sprzężenie, znów mówię tak jak o metropolii, tak jest wspólna współpraca między parlamentarzystami a samorządowcami może przynieść efekty, bo łatwiej parlamentarzystom będzie pokazywać, co jest tutaj w naszym regionie potrzebne, bo chcemy przygotowywać odpowiednie materiały do tego, żeby te inwestycje promować, a nam dzięki temu będzie łatwiej mieć ten kontakt tam w Warszawie z tymi, którzy decydują o wielu rzeczach, które na terenie naszego kraju się dzieją. Zadaniem grupy będzie też dbanie o interesy regionu w Sejmie. Na początku grupa miałaby się zajmować kwestiami transportowymi.